mamy dzisiaj zaszczyt właśnie na treningu gościć zawodników naszej ekstraklasy. To było z inicjatywy właśnie zrobione z inicjatywy klubu. My po prostu mamy teraz nabór rocznika 2004-2005 i myślę, że to jest miła i fajna niespodzianka dla tych chłopców i do dalszej motywacji, tak? Jak dzieci zareagowały na to, że piłkarze Jagiellonii odwiedzą ich na treningu? Powiem tak, chciałem to zachować w tajemnicy, nie udało mi się to do końca, ale jak widać dzieci są bardzo rozkojarzone i po prostu bardzo się cieszą z tego powodu, że możemy gościć właśnie piłkarzy na treningu. W jakim wieku są te dzieci i jaki jest najlepszy wiek, żeby rozpocząć treningi piłki nożnej? Dzieci to jest rocznik 2004-2005. Najlepszym momentem do rozpoczęcia przygody z piłką nożną jest wiek między 4 a 6 lat. W tym wieku można stwierdzić, który z dzieciaków nadaje się na obrońcę, na napastnika. Myślę, że żeby stwierdzić, w jakiej formacji ktoś będzie grał, jest to bardzo ciężkie. Jednakże stwierdzenie, czy ktoś jest utalentowany, czy nie, jest już możliwe w takim wieku. Czy tu na tej sali znajduje się utalentowana młodzież, dzieci? Jest naprawdę kilku bardzo fajnych chłopców, cały czas dołączają do nas nowi, także ten nabór nie jest zamknięty. Zapraszamy wszystkich do udziału właśnie tutaj w treningach. Czego się nauczyłeś dziś na treningu? Jednego zwodu. Trudny był? Nie. A trenować z piłkarzami Jagiellonii fajnie? Znałeś tych piłkarzy wcześniej? Tak. Jak oceniasz takie spotkanie? No bardzo przyjemnie. No młodzież na pewno bardzo chce, widać duże zaangażowanie, także aż miło się z takimi małymi chłopakami pracuje. No i mam nadzieję, że ten, że zaowocuje tu ta szkółka, żeby ktoś się wybił do seniorskiej piłki. Czy zauważyłeś już jakiś talent na tym treningu? No jeszcze nie, bo za krótko gdzieś tutaj się jestem, no ale fajne jest to, że u chłopaków jest to zaangażowanie i widać u nich taką chęć gry i to jest taki pozytyw, że czerpią z tego radość. Czy ty, będąc małym chłopakiem, też miałeś takie warunki do treningu, czy...? No tak, wiele się nie zmieniło, które... Także każdy z nas na pewno grał na takich salach gimnastycznych i jakoś rozwijał się fizycznie, bo tutaj przede wszystkim o to chodzi dla tych młodych ludzi. I wydaje mi się, że no tutaj trenerzy wiedzą, co należy robić, żeby taki człowiek dobrze się rozwijał piłkarsko. A co pokazaliście, co przekazaliście tym młodym chłopakom? No mieliśmy niewiele czasu na to, żeby coś więcej im przekazać. Na pewno gdzieś jakieś takie podstawowe zagrania, przyjęcia i wydaje mi się, że tutaj taki element, na tym się skupiliśmy. Czy myślisz, że wasza wizyta jakoś wpłynie na nich, no nie wiem, psychicznie, bo jednak tak przyjdzie do nich piłkarze ekstraklasy, czy może też kiedyś zagrają, tak? No na pewno jakoś teraz tego tak się nie odczuwa, bo wiadomo, że chłopacy mają w głowach gdzieś więcej gry takiej, żeby przyjść, pobiegać, poruszać się, a nie to, że ktoś tam do nich przyszedł. Na pewno po treningu gdzieś będą wspominać taką rzecz i będzie im bardzo miło, także wydaje mi się, że gdzieś to się pozytywnie dla nich zaznaczy.